Dzień dobry. Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. This is the police. Dwa. Musztarda po obiedzie nie przyjdzie do operacji. Mośrodka Jacqueline, okej. Dobra, wolne. Okej. Przydziel tym ziomkom rzeczy. Dobra. Kucharka. Kurwa, preferencje żywieniowe. Co? Dobra tam. Kurwa, budżet żywieniowy, jeszcze tego zabrakło. Okej. Dużo mi się narobiło spraw, a mam mało ludzi, więc na razie nie. Co my tu mamy? Poważne kłopoty. Najszybszy. Ma dwa. To chyba Rubara. 553 in progress. Znaczy się tylko donoszą, że uzbrojeni bandyta napadł na opancerzoną ciężarówkę. Aha. Wulbak śmierdzi, tak? 512 in progress. Cicha kobieta zadzwoniła ze zgłoszeniem, że wokół jej domu jeżdżą głośne samochody. Dziewczyna ze strzelbą w dłoni żąda, by aptekarz sprzedał jej leki bez recepty. Kurwa, ze strzelbą. Bandyta w kominiarce ze strzelbą myśliwską z łóżka wyładuje worki z pieniędzmi. Okej. Okay. Podkradnij się. Nice. Muzyka szybko, idziesz. I strzelanie. Bez kawaletów nie zmieniłem. Udało się. In progress. 524 in progress. Dobra.
Ze strzelbą, mówisz? Pożyczył, jeden z uczniów pożyczył kuszę ojca, by po lekcji dosadzić się na swego rywala. Tego też mam za mało. Ja pierdzielę. Oby to był fałszywy alarm. O, fuck. No nie! Tu jest strzelby. Odkradnij się. 553 complete. O, fuck. Ale będzie bieda. Same sprawy kosmiczne, nie? Właściciel tartaku, krwawiąc z rany na głowie, biegnie w stronę radiowozu. Ucieka przed trzema mężczyznami uzbrojonymi w łyżki od opon. Strzel w powietrze. Napastnicy, które strzały i kontynuują pościg za właścicielem tartaku, mężczyzna dopada policjanta, wyciąga jego rewolwer z kabury i celuje napastników. Wyrwij mu. Same kurwa sukcesy są. Dwa dni. No niedużo, nie? Chociaż tyle. Na pewno by był poważnym związku. Wie pan zatem, jak to jest. Bez baby się nie da wytrzymać, ale z nią bywa gorzej. Racja? Na przykład jestem żonaty, 22 lat, mężczyzn nosiłem katorgę każdego dnia, a duża nagle obwieściła, że chce się ze mną rozwieść. Ona chce się rozwieść. Niewiarygodne, co? No nie. W niektórych klatkach znajdują się martwe psy. Te, które wciążują, udają zaciekać i próbują się wydostać. Ogromny mężczyzna w granach przeładowuje broń. Zastrzel go. Nie wiem, czy to była dobra decyzja w ogóle. No ale w tym dniu może mnie nawet ten ziutek przeciwnik mnie przegonić. Bo naprawdę. Słabo szło. Mieliśmy za małą ekipę. Co my tutaj mamy? Gościu, który zna się na naszym rannych porachunkach. Fullback? Może ty? Nie, Fletchera trzeba było wysłać. Fletcher, to jest on. Dobra, zobaczymy. Jak wróci, to wyślemy Fletchera jeszcze.
Było mroczne. Dobra, co jako ja mam? Kurde, połowa jest, kurwa, ten, w szpitalu, nie? Hello? It's me. Are you awake? What do you think? Listen, I talked to Shapiro about Plunkett's situation. The truth is bad. He might not even make it to the end of the month. I don't know what he did wrong, but the dicks from the mayor's office don't even want to meet with him. But tomorrow, one of them will be considering your request. At least A.V. Carlos has to be there. Do you know what that means? I'm not... Come on, Reeves. Plunkett needs to show off, to show them that he has everything under control. He'll need to puff himself up like a tough leader, the only thing holding the prosecutor's office together. Which means you're the ideal target for him to show them what a tough boss he is, you see? To put it simply, whatever happens tomorrow, just nod and don't say anything except, yes, sir, and hopefully the blowback won't get out of hand. Lana? Are you still there? You'd really like that, right? For me to always say, yes, sir, and that's it? Lana, what are you talking about? Look, I am trying to, well, sort of like trying to save you. Don't you get it? Good night, Reeves. Co ona kombinuje? Before we begin, Miss Berman, I should note that Mr. A.B. Carlos and Mr. Ronald Atticus, representing the city administration, have been good enough to join us. And Judge Hawkins has also kindly agreed to attend. The rest of these gentlemen, I believe you already are familiar with. Thank you, Mr. Plunkett. I'd like to start If you will allow me, Miss Berman, I will begin. I'm still in charge, aren't I? Yes, Mr. Plunkett. I didn't mean to... I would like you to answer a few background questions that will help us understand your investigation into the case of Jack Boyd. Of course, but I just don't... What's so interesting about him? Sir, you ask me why I want to catch Jack Boyd? In my opinion, it's obvious that... No, Miss Berman, I did not ask you why you want to catch him. I asked why you're interested in him. Sir, I'm not sure I understand the question. Oh, well, in that case, allow me to phrase the question more precisely. You like Jack Boyd because with him, you don't feel lonely, as you said in a telephone conversation on September 19th of last year. Or maybe because you consider him energetic and full of strength, as you said on another call 4 weeks later. The whole point is that... Mr. Plunkett, sir, before you go on, I think it must be said that... You know, Miss Berman, I am a man of conservative upbringing. I always imagine there are certain obligatory rituals and relationships between men and women. Going to the movies, meeting at the cafe, walking in the moonlight.
But I see, that's just boilerplate romance compared with these touching transcripts. You've quite convinced me that even over the phone, you can create a very close bond with someone. So close, in your case, that it creates an obvious conflict of interest. And although your connection with Mr. Boyd didn't end under the best of circumstances, I don't think I need to explain how grossly you violated professional ethics, and even, perhaps, the law. Sir, I'm not... How did you... Isn't this the work of the prosecutor, Miss Berman, to know a little more than the others know? Information is our weapon, haven't you heard? I'm sure everyone in this room will agree. Do you think I would have reached my post if I couldn't gather information and use it at the right time and place? Everyone here understands perfectly what I'm talking about, I assure you. And I have little doubt that you understand as well. Miss Barber, ooh. Now going against a person with information is like going against yourself. A young lady with ambitions simply cannot help but learn these common truths. Mr. Plunkett, there's something... But even truisms are sometimes worth remembering, are they not? If you'll just let me explain... I believe we're finished here, Miss Berman. You are suspended from all current duties. Your future will be decided by the disciplinary committee at a special meeting on February 2nd. Meanwhile, you're free to go. We don't need to detain our guests any further. I think they've heard everything they need to hear. Jest, jaka pokazówka. Uhuhu. Wow. Młodszy brat wpadł na doskonały pomysł. Okej, okay, no ty nie jesteś jakoś super kluczowy, więc może być dobrze. Ty Jezu, ja teraz jeszcze mam oglądać. Czyni traci do mnie cały szacunek. Pod wieżą ciśnień grupa podejrzanych mężczyzn oblewa benzyną ciało jakiejś nieprzytomnej osoby. Ja pierdzielę. Musztarda, porosole. Polał benzyną nieruchomą postać za zadowolitą biały całun. Tańczy wokół przez siebie stosu. Kurwa no. No szkoda. 573 in progress. No chyba, że spróbujemy jeszcze raz. Dobra, weźcie jeszcze ten. Zrób restart. Weźmy snajpera na to.
Nie pomyślałem, że może się... Znaczy, przez chwilę się zawahałem i nie wziąłem. Dobra, to od jarzynowej zaczniemy, jak lubisz. I kubek kawy. Dlaczego on do mnie traci szacunek? Ja nie chcę tego robić. In progress. Najpierw daję swój dziur, próbuję wytryska woda, gasząc ognie, okej. Okay. Uderz mężczyznę pałką. 526 complete. No. Udało się, szybkość. Krycie się. 573 in progress. Kobieta zgłosiła, że bardzo podejrzany mężczyzna stoi od kilku godzin przy drodze w pobliżu jej przyczepy. Coś z tym złotem miało być, nie? My mamy wciąż te złoto jeszcze? Niby mamy, kurde. Napaść. Podczas próby ucieczki więźniów udało się pokonać strażnika i wskoczyć jeszcze z muru. Niestety lęk wysokości okazał się silniejszy i mężczyzna nie odważył się zeskoczyć na drugą stronę. Teraz nie jest w stanie zejść. Bałwan. Oh! Najgorzej. A co tu mieliśmy przynieść? Mały przynośny telewizor. Przynośny odbiornik telewizyjny. No i mam to, nie? 557 in progress. Nastolik twierdzi, że pod jedną z ławek z parku znalazł bombę. Kto na to marudzi? Vitus.
Nie, no bła... Ach, pierdole. Nie umierajcie mi. Please. Please, nie umierajcie. Ja pierdolę. Jak ta gra daje w kość. Pączki mówisz? Mhm. Bez kawy dziś. In progress. Dobrze. A to ona potrzebowała? A, to jest ten bałwan. To bałwana nie szukamy. 30 in progress. Czas próby już na pięciowi. O, tego nie wiem, co z tym zrobić, tak? In progress. Dobra, co tutaj masz? Znalazł bombę. No i sukces. Padł i umarł.
562 in progress. Anonimowe doniesiono na białego minibusa bez tablic rejestracyjnych, który przemyca w mieście heroinę. Ktoś widzi, jak pewna kobieta polała świeży grób paliwa, a następnie go podpaliła. Traktuj kobietę gazem pieprzowym. 517, complete. Jak tam, tu mamy wszystko, tu mamy trochę, dobra. Zepchnij go na krawężnik. Zastrzel podejrzanego. 562, complete. Nie, no. Kurczę. Ale lipa. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O. Fuck. Sorry, przeklikałem. Sorry. Dobra, jak tam u was? Rosu. Mleko. Bez kawy. Mam włoskie korzenie, wobec czego lasagne raz w tygodniu. Kawałek ciasta z wiśniami. Aha. Dobra, co mamy tutaj? A, tu potrzebujemy snajpera. I Kimela, dobra. Tu co mamy? Garnia miłości.
553 in progress. Zbrojni mężczyźni włamali się do banku, domagając otwarcia skarbca. Ups. 573 in progress. Wy to ogłosiłeś, że bardzo podejrzany? No nie, wiem, że nie. Baza szczupu że wali kijem baseballowym w szklaną wladę. Krycie się. Odkradnij się. Będzie krycie się. No. 5:30 in progress. O, fuck. Podczas prób ucieczki więźniowi udało się... No wolę, żeby umarł, niż żeby uciekł. Pilny i z pałką. Biały minibus. Okej. Tajemnica. A tu jest wszystko już, nie? Niezidentyfikowany sprawca dostał się do budynku sądu i ukradł archiwum akta skazańców. Dobra. Drzwi zostały otworzone niewłaściwie, ale bez użycia brutalnej siły. Wszak znaleziono kilka drewnianych drzazg. Okej. Okay. W środku panuje straszliwy bałagan. Na podłodze leżą rozsypane akta pewnej starej sprawy, a obok znajdują się dokumenty związane z grupą oskarżonych mężczyzn oraz pokrywka skradzionego czarnego pudełka. Scenografka Zuzan. Chociaż obowiązują nas ściśle wyznaczone godziny przyjęć, staram się wspierać ludzi, kiedy tylko potrzebują. Przecież jako urzędnicy sądowi winniśmy zawsze czuwać na straży sprawiedliwości. Pamiętam taką jedną sytuację. Kot Markusa Rebo miał zostać uśpiony, ponieważ notorycznie wchodził na teren posesji sąsiadów, zabijać wiewiórki. Uważnie przeanalizowałam całą sprawę, dzięki czemu zdołałam udowodnić, że zwierzę było zbyt tłuste, by móc dokonać zarzucanych mu czynów.
Prawdziwym winowajcą okazał się stary samotnik mieszkający na końcu ulicy. Niesamowite, co? Uwielbiam pomagać. Niestety czasem mi się to nie udaje. Parę dni temu przyszedł tu pewien zakapszturzony mężczyzna, mnich albo znachor, o przyjemnej aparycji, odziany w kożuch z owczej skóry. Wyjaśnił mi, że wypełnia świętą misję, której celem jest pomóc niedawno uwolnionym więźniarkom w powrocie do normalnego życia. Poprosił o kilka plików akt osobowych. Musiałam odmówić, ponieważ takie dokumenty wydajemy jedynie po okazaniu oficjalnego upoważnienia. Wielka szkoda, ale hej, przynajmniej ocaliłam kota. Nazwali go śnieżnym dzikusem. Ludziom zawsze o coś chodzi. Sami po prostu pragną czegoś, o co trzeba będzie walczyć. Tutaj można spotkać różnych oszołomów. Wczoraj wparował do nas gość w śmiesznej w kietce, dzierżąc w dłoni drewniany kołek. Zakluczyłem drzwi do archiwum, by tam nie wszedł. Pytałem, czego chce. Powiedział, że musi skorzystać z toalety. Pokazałem mu drogę i zrobił swoje. Zimą nie da się do końca zablokować tylnych drzwi i każdy jest w stanie targnąć do budynku. Na szczęście w środku wszystkie pomieszczenia są zamykane na klucz. Pinor Olasus, aktywista. Też mi zagadka. Akta zrabował nie kto inny, jak ten obleśny tłuszczoch. Clyde Billups. Od dawna nas niepokoił, żądając wydania wszystkich papierów związanych ze sprawą jego siostry. Flore skazano za zabójstwo teściowej. Zdaniem Clyda, w chwili popełnienia zbrodni była ona opętana przez leśnego ducha, wobec czego musi zostać uniewinniona. Niby spotkał się z nią tamtego dnia i widział, jak jej źrenice zmieniły się w kostki lodu. Podobno dana osoba znajduje się wtedy pod kontrolą istoty, której imienia nie da się wymówić. Bijąc się w piersi, krzyczał, że jest w stanie w ciągu minuty oczyścić Flore z zarzutów, jeśli tylko pokażemy mu kompletną dokumentację. To chyba dostateczny dowód. Co więcej, jego siostra 2 tygodnie temu wyszła z więzienia, zwolniono ją przed terminem. Mimo to Clyde zaczął do nas przychodzić codziennie, żądając dostępu do archiwum. Mówił, że chce przywrócić swoje nazwisko do czci. Aż pewnego dnia zniknęły wszystkie dokumenty skazanych, którzy niedawno puścili mury zakładu karnego. Trzymaliśmy je w specjalnym czarnym pudełku, a nie w żółtym jak resztę. Clyde wyniósł nie tylko akta Flory, lecz także pozostałych osób. Jakby postanowił wziąć tyle, ile zdołał. Prawdopodobnie zrobił to, żeby zatrzeć ślady. Tuch nie był w stanie nawet przejść między regałami. Zrzucił pudło pełne starych papierów i rozsypał je na podłodze. Swoją drogą minęło już kilka dni, odkąd po raz ostatni go widziałem. Najwyraźniej znalazł to, czego szukał i przygotowuje się do apelacji. Brat Flory. Nie rozumiem, o co tutaj chodziło. Zwierzę było zbyt tłuste, żeby zrobiło to, co jest mu powiedziane. Jak ktoś wszedł do środka? Co się stało? Niewłaściwie, ale bez użycia brutalnej siły. To jest trudne. Billups. Przestał przychodzić się. Dlaczego gdyby to nie był on i nie wiedział, że został skreślony, dlaczego przestał przychodzić? Kurde.
Bez brutalnej siły. Wczoraj wprawa do nas gość w śmiesznej kietce, dzierżąc drewniany kołek. Ale co my wiemy o tym zakapturzonym gościu? Kto to jest w ogóle? Nie ma nic o ten. Tu nie ma nic o gościu w kapturze. Nic nie ma o tym gościu. O co chodzi? Co jest, kurwa? O co w nim chodzi? Przez tylne drzwi przychodzi. Duży mężczyzna otwiera drzwi do mocno drewnianego kołka. Bez siły. To jest on. No. O ten kołek chodzi. Bo trochę drewna tam było. Fanatyczny poganin. To o niego chodzi. O. Tak, to będzie on. Ten kołek, nie? Czy oni zgłaszają, że dwóch mężczyzn próbuje ukraść sygnalizator ze skrzyżowania? To? A, tu jeszcze ktoś chce, żeby był silny i z pałką. Poleci to jeszcze zrobić dzisiaj. Nie udało się natknąć. Został złapany. Akceptuj. Ludzie lasu, przesłuchaj. Dlaczego potrzebujesz akt tych skazanych?
Należy do biedaków, dla których liczą się jedynie cielesne przyjemności, ale ktoś taki jak ty nigdy to nie pojmie. Nie mamy o czym rozmawiać. Dlaczego potrzebujesz aktów? Okej. Okay. Tortury? Dokumentacja medyczna. Torbie na lalce. Pacjent kategorycznie nie zgadza się na operację. Pacjent trafia do szpitala w stanie skrajnego odwodnienia spowodowanego 5-dniowym zamknięciem w szafie. Pojawia się podejrzenie, że wskutek tych wydarzeń mogło dojść u niego do urazu na tle psychicznym. Podczas nauki jazdy na nartach doszło do zerwania mięśnia czterogłowego uda. Zalecono rehabilitację i pomimo spełniania ogólnej kondycji pacjenta całkowicie wstrzymuje się od uprawiania jakiegokolwiek sportu. Zapalenie zatok przetokowych. Nic nie pasuje z tego. Po kąpieli, ma torbiel. To tutaj nic nie ma. Przerwij torturę. Stary gościu. Specjalną maskę. Nie wiem, jak to działa, to przesłuchiwanie. To jest bez sensu dla mnie. Włącz syrenę. Użyj gazu pieprzowego. No. Kryjcie się. Mateusz dogonił białego minibusa bez tablic rejestracyjnych. Zepnij go na krawężnik. Najpierw się nim zajmie. No. Tylko 9.
A to też mogłem wziąć. Fuck. Ważne. Forgive me, Captain Carter, but this is important. Don't worry, honey. It's okay. I haven't had time to fall asleep yet. You came to wish me luck? I have leads on a number of major cases that I wanted, that I've dreamed of doing. Someone's selling old weapons that they're bringing in from Ripton. Someone else is trying to... Look, it doesn't matter. You can read it all right here. The point is that we've got a lot of evidence against some small-time criminals. Relatively small-time, of course. But I wanted to use them to get to bigger fish. Lily, there's only one day left. I don't have any time to get to the big fish. And you don't need to. Just arrest all of these people. Arrest them. And win. Your father would... He would have laughed if he could hear this. But, I'm a gentleman, my dear. Just win the stupid competition, Captain Carter. Co to oznacza? Że będzie ciśnienie? Może? Natomiast na dzisiaj to wystarczy. Serdecznie dziękuję, no i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.